dośrodkowanie prawą nogą, więc dośrodkowanie odchodzące od bramki. Niskie dośrodkowanie, tam dość gęsto od zawodników w czarnych koszulkach. Te różnice kolorystyczne pozwolą nam na rozróżnianie. Daniel Kowalski już biegnie i zaatakował Tomka Stronka. Mamy Sebastiana Siwka, popychany, ale nie dał rady. Skutecznie wybijany z rytmu biegu. Śląska Świętochłowice bardzo szybko doskakują do naszych zawodników. Prawa strona boiska. Zawodnicy Śląska przy piłce troszkę zwolnili ten atak. Dośrodkowanie, ale po ziemi. Wojtek Kocurek tym razem nie sięgnął tej piłki, ale Mateusz Iwan go wyręczył w tym obowiązku do Daniela Kowalskiego. Dobra piłka, ale to przyjęcie, czy wpadnie? Jest, drodzy Państwo. Daniel Skiba, ten człowiek, który biega bardzo szybko. Zderzyli się Daniel Skiba z Tomkiem Stronkiem. Drugi rzut rożny dla drużyny Śląska Świętochłowice. Witek piąstkuje bardzo dobrze poza pole karne. Próba oddania strzału, ale niecelna. I to dość znacznie niecelna. Matera. Wolny, lewa strona boiska. Wolny, tutaj Skiba przepycha się z obrońcami. Siwek nie włączył się aktywnie do tej akcji. Prawa strona boiska, Jakub Hat. Hat do Szołtysa. Szołtys, aż prosi się, by Szołtys w końcu oddał strzał. Zablokowany. I wolny. Odwrócony. Siwek do Szołtysa. Szołtys do Iwana, Kowalski, Matera. Lewa strona boiska. Wolny do Matery. Matera, uderzenie jest 2-0. Piękna akcja, naprawdę. Bardzo dobra akcja Maćka Wolnego i Łukasza Matery. 15 minuta meczu. Tomasz Strąg. Poradził sobie Skiba. Paweł już jest przy piłce. Siwek, mocne uderzenie. No i tak, piłka odbiła się dość niefortunnie, ale chyba kontrolował to uderzenie. Tomasz Strąg, stara piłkarska prawda. Mecz wydaje się być kontrolowany przez naszą drużynę. Wskazuje to też wynik. Taki przebitki. Wolny. No nie, wolny był na spalonym. Rozgrywamy piłkę w formacji obrony. Kocurek poradził sobie Szołtys z tą sytuacją. Minął dwóch zawodników. Zewnętrzną częścią. Jak długo czekam na to, by Sebastian Siwek zakończył taką akcję. Minął już Tomka Stronka. Po dobrym podaniu Pawła Szołtysa mało bramek zdobywamy po stałych fragmentach gry, ale może tym razem. No, niestety troszkę sobie poprzeszkadzali Mateusz Iwan z Pawłem Szołtysem. Myślę, że w lepszej pozycji był Paweł Szołtys. Siwek trzymał piłkę. Już się odwrócił w kierunku bramki przeciwnika. To bardzo ważna cecha Matera. Matera aktywny dzisiaj. Szołtys, wolny. Przepraszam, to teraz Szołtys. Pryszcz. Ładne uderzenie Pryszcza wewnętrzną częścią stopy. Dość niefrasobliwie radzimy sobie w tej obronie. Piłka po raz kolejny wróciła do zawodników w czarnej, ale już odzyskujemy piłkę. Szołtys do Skiby. Skiba nie jest na spalonym, sędzia nie sygnalizuje, ale poślizgnął się Skiba w ostatniej fazie tej akcji. Nieszczęśliwie, ale jeszcze uzyskaliśmy kolejny, czwarty rzut rożny. Wyciągnął to co najlepsze i aktywnie stara się bronić jako pierwszy zawodnik. Cały czas Śląsk Świętochłowice na wysokości naszego pola karnego. Minął się z piłką Kocurek. Teraz Barteczko będzie przed Hatem przy tej piłce. Cały czas Barteczko, Kaiser, Rudek, Barteczko na prawą nogę, Barteczko, Rudek. Atakują w końcówce tego spotkania zawodnicy. Kaiser, lewa strona, zszedł tutaj niżej. Ładnie podciął piłkę do Rudka. Rudek nie zmieścił tej piłki w świetle bramki. Strzelenie, Kocurek bez zastanowienia wybija piłkę przez szesnastką. Wolny do
nie ma spalonego, jest wolny, wolny, zdąży się obrócić, nie zdążył, Skiba fatalnie przyjął sobie tę piłkę, Daniel Skiba, Świętokłowice przy piłce, Koniarek wypuszcza Henisza po prawej stronie, Henisz, cały czas zawodnicy Śląska i próbował uderzać po raz kolejny Adrian Lesik, ale ponieważ mógł próbować szukać jednego z tych dwóch zawodników, jednym z nich był Sebastian Siwek, a drugi Maciej Wolny, ale już jesteśmy pod naszym polem karnym. Tym razem zawodnicy Śląska Świętokłowice, lewa strona boiska i prost, na szczęście na pozycji spalonej dla nas, na szczęście, był Mateusz Kajzer. Jeszcze raz Dymkowski, tym razem już do Koniarka. Koniarek ma dużo miejsca. Kasprowski dał się zwieść w prosty sposób, w gąszcz, piłka nóg wpadła na Nawrocki, który przeciął tę sytuację. Kowalski, uderzenie i piłka odchodząca od bramki. Jest Kowalski, jest Siwek, Kowalski, dośrodkowanie, miękka wrzutka, Iwan. I mamy bardzo, bardzo ładna bramka, proszę Państwa. Mateusz Iwan, 26. minuta drugiej części spotkania, 3-0. 3-0. Odzyskujemy piłkę. Kowalski minimalnie obok słupka. Daniel przymierzył, tak jak trzeba. Już dalekie wybicie Witka. Lesik. No tu Iwan musi stanąć na wysokości zadania, bo Lesik do Rutka dograł dokładnie, ale Rutek już cały, no, Dymowski, Zalewski puścił piłkę, bo Witek krzyknął moja, ale między nimi znalazł się jeszcze Dymowski. Nie, przepraszam, to nie Dymowski, a Ściętek. Dośrodkowanie i w pojedynku główkowym lepszym okazał się Mateusz Iwan. Tak słyszałem, to wszystko dość szybko. Kolejny, siódmy rzut rożny. Kocurek dogoni piłkę, jeszcze ją utrzyma. Coś się stało z Skibie, ale Skiba już się zdążył pozbierać. Długa piłka, cross na lewą stronę do Jakuba Rutka. Rutek, naprzeciwko niego Wrona. Zalewski dał się przepchnąć przez jednego z zawodników, Adriana Matusiaka, zasługiwał na uwagę. Bramka powstała w fragmencie gry. Dobre dośrodkowanie.